Aplikacje randkowe sprawiły, że poznanie kogoś nowego stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek. Jedno z badań wykazało, że około 1/3 małżeństw zaczyna się teraz online. Około 72% studentów koledżów korzysta z Tindera. Warto przyjrzeć się społecznym i osobistym konsekwencjom poznawania ludzi za pośrednictwem naszych ekranów. Może na początku rzucimy okiem na statystyki, żeby spojrzeć na Tindera jak na obiekt czysto biznesowy. Tinder ma 75 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. W 2020 roku przychody opiewały na 1,4 miliarda dolarów. Jest dostępny w 190 krajach i ponad 40 językach. Według Tindera 1,5 miliona jego użytkowników chodzi na randki tygodniowo. Jego aktywni użytkownicy logują się średnio 4 razy dziennie. Nie da się oszukać, że jest to bardzo ważna lekcja dla każdego, kto ogląda ten film, ponieważ fundamenty modelu biznesowego opierają się na naturalnych potrzebach każdego człowieka. Na potrzebie bliskości, kochania i bycia kochanym, popędzie seksualnym, potrzebie gratyfikacji, że ktoś nas wybrał i komuś się spodobaliśmy, oraz na tym, jak samotność jest dokuczliwa. Aplikacja ma nam umożliwić znalezienie miłości życia, poznanie nowych ludzi i sprawić, że będziemy szczęśliwsi. Ludzie instalują Tindera z nadzieją, że w jakiś sposób zmieni ich życie. Nikt nie zaprzecza, że na Tinderze możesz znaleźć partnera życia, z którym będziesz miał 5 dzieci, 2 psy i 3 koty i będziesz im kupował skarpetki w bobry na święta z niewiem.pl i wszyscy będziecie szczęśliwi. Ale to narzędzie może mieć również negatywny wpływ, o którym warto wiedzieć. Dlatego przygotowałem 10 argumentów, które mogą dać Ci do myślenia. Po pierwsze, opinie o Tinderze będą zależeć od doświadczeń danej osoby, dlatego optymistyczne zdania ludzi mogą w żaden sposób nie odnosić się do Ciebie. Są osoby, które znalazły żonę lub męża na tej platformie, ale to nie oznacza, że Ty też znajdziesz. Topowe 10% mężczyzn zbiera 58% wszystkich lajków od kobiet w aplikacjach randkowych. Mężczyźni na Tinderze lajkują 61% kobiecych profili, podczas gdy kobiety lajkują tylko 4,5% profili męskich. Średnio kobieta otrzymuje 15 razy więcej lajków niż mężczyzna na Tinderze. Kobiety oceniają 80% mężczyzn jako poniżej przeciętnych. Twój sukces na Tinderze jest zależny od wyglądu, płci, prezencji, sprzedania się, zaangażowania, od Twojego miejsca zamieszkania i oczywiście szczęścia. Każde doświadczenie innych osób, czy to pozytywne, czy negatywne, może nie odzwierciedlać Twoich doświadczeń z aplikacją. Na kanale Alexander Grace powstał film pod tytułem Eksperyment z Tindera. 18-latka próbuje być mężczyzną, gdzie dziewczyna podaje kilka ciekawych wniosków ze swojej perspektywy. Mnóstwo kobiet w ogóle nie stara się utrzymać rozmowy. Przejść od pary do randki jest bardzo trudno. Zaskoczenie, że wybór dobrych, jak jej się zdawało, zdjęć nie wystarczy do sukcesu. Dziewczyny często nagle przestają odpisywać, podczas gdy w trakcie konwersacji z chłopakami praktycznie się to nie zdarza. Po drugie, sam fakt bycia na Tinderze sprawia, że jesteś tylko jednym lub jedną z wielu opcji. Osoba, z którą piszesz, prowadzi rozmowy równocześnie z kilkoma lub nawet kilkudziesięcioma osobami. Nie możesz poczuć się wyjątkowo i zacząć budować czegoś wymagającego zaangażowania w takich warunkach, gdzie kontakty będą polegać na powierzchowności i oszczędności energii. Dlatego tak ciężko przejść od wiadomości do czegoś więcej z większością osób. Jest to rozdzielenie swojego czasu i uwagi na drobne. Nie wspominając już o tym, że musisz pamiętać, o czym z kim pisałeś, żeby nie zaliczyć wpadki i zapytać o to samo trzeci raz. Możesz się poczuć lekceważony. Korzystanie z Tindera może służyć jako wzmocnienie pewności siebie, ponieważ możesz zobaczyć, czy atrakcyjni ludzie są tobą zainteresowani, ale poczujesz się wyjątkowo lekceważony i nieswojo, jeśli tak się nie stanie. Jeśli zostaniesz dopasowany do kogoś, kto będzie wysyłał dziwne wiadomości, uwagi dotyczące twojego wyglądu lub będzie cię zwyczajnie olewał, możesz zadawać sobie pytanie, co jest ze mną nie tak, a osoba po drugiej stronie nawet nie będzie o tobie myśleć, bo będzie zajęta pisaniem z innymi. Dodatkowo, problem nadmiaru będzie przekładał się na podejście i mentalność, a wręcz będzie ją zmieniał. Kobieta na Tinderze często będzie oblegana i w krótkim czasie przestanie reagować na zwykłe wiadomości i bodźce, szukając większej stymulacji. Zaangażowanie spadnie do minimum, a postawa stanie się roszczeniowa w oczekiwaniu, aż ktoś ją zaskoczy lub zabawi.
Po trzecie, nie znasz intencji osoby. Nie masz pojęcia, dlaczego dana osoba tutaj jest i czego szuka. Czy ten mężczyzna przesuwa ciebie w prawo, bo spodobały mu się twoje nogi, czy chce cię tylko trollować? Czy ta osoba jest zainteresowana tobą, czy tylko twoim ciałem lub pieniędzmi? Nie masz pojęcia, dopóki z nimi nie porozmawiasz i w interesie takiej osoby jest ukrywanie swoich motywacji. On może chcieć stosunków seksualnych, a kobieta tylko nażreć się McDonalda za darmo. Jedna osoba będzie szukała żony, a druga tylko zainteresowania, żeby zapomnieć o byłym. Inna będzie chciała sobie tylko nabić obserwujących na Instagramie, a kolejna będzie robiła eksperyment, czy Polki lecą na czarnoskórych mężczyzn. Jeszcze następna będzie szukała szybkiego seksu, a druga promocji swojego biznesu. Tinder to zlepek wielu ludzi z wieloma motywacjami, które mogą człowieka po prostu rozczarować i frustrować. I to prowadzi do następnego punktu. Po czwarte, rozprasza twoją uwagę, a końcowo twój potencjał. Wyobraź sobie osobę, którą szanujesz lub lubisz. Ta osoba, zamiast robić to, do czego się nadaje, to marnuje swój czas na przeklikiwanie Tindera w nieskończoność. Co byś uważał o twórcy Nie wiem, ale się dowiem, który zamiast tworzyć odcinek z analizy Dundersztyca, pisałby z dupami na Tinderze? Pewnie byś uznał, że jest niepoważny i marnuje swój czas, który mógłby spożytkować z większą korzyścią dla siebie czy dla innych. Tinder może być niczym innym jak spalaniem czasu, który człowiek mógłby zainwestować w inną inwestycję, która by się po prostu lepiej zwróciła. Myślisz, że Lewandowski osiągnąłby taki sukces, gdyby przepalał swój czas na aplikacjach randkowych kilka lat temu? Prawdopodobnie nie. Takie przejadanie czasu zmniejsza szansę matematyczną, że wykorzystasz swój pełny potencjał. Osoby, które spędzają dużo czasu na Tinderze, nie są świadome, że krzywdzą same siebie i też świat, nie odkrywając siebie i marnując swoją sprawczość życiową. Po piąte, pogłębia problem natychmiastowej gratyfikacji. Jesteśmy przyzwyczajeni do natychmiastowej gratyfikacji. Możemy kliknąć, aby otrzymać pizzę za 40 minut, obejrzeć cały sezon naszego ulubionego serialu, gdy tylko zostanie on przesłany do Netflixa. Nasza kultura, posiadaj to teraz, wpłynęła nawet na to, jak postrzegamy miłość i seks. Widząc zdjęcie drugiej osoby, chcemy ją posiadać i jej względy natychmiast, przesuwając palcem w prawo. To istna trucizna. Kształtuje twój mózg na niecierpliwość. Bycie niecierpliwym jest niebezpieczne dla twojego codziennego życia. Przelewa się na inne obszary. Rzeczy takie jak przebieganie na czerwonym świetle, poganianie dzieci, bycie zgryźliwym dla współpracowników, zadłużanie się, porzucanie zadań, planów lub marzeń, ponieważ chcesz tego teraz i jesteś niecierpliwy. Tinder pogłębia problem natychmiastowej gratyfikacji i przenosi ją na następną dziedzinę życia, jaką jest budowanie relacji. I pojawia się pytanie, jak niecierpliwość w relacji z drugim człowiekiem utrudni budowanie więzi? Po siódme, uczy kłamać. Wygra ten, kto najbardziej koloryzuje swoje życie. Nie uczy szczerości, ufności i otwartości. Pisząc cały czas z nowymi dopasowanymi parami, musisz hiperbolizować swoją osobę, aby się dobrze sprzedać. Czyli pomimo, że chodzisz na siłownię raz w miesiącu, to prawdopodobnie powiesz, że chodzisz regularnie, żeby nie zdradzić, że nie dotrzymujesz sobie słowa. Jeśli masz firmę i długi, to już ten drugi fakt zostawisz dla siebie. Powiesz, że twoją pasją są podróże, pomimo, że jeździsz raz lub dwa do roku, lub twoje hobby to seriale, a oglądasz tylko te najpopularniejsze. Takie przekłamywanie swojej osobowości nigdzie nas nie zaprowadzi, a tym bardziej przekłamywanie swoich zdjęć. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że osoba, która ci się sprzedaje, jest zupełnie kimś innym, a dowiesz się o wszystkim dopiero z czasem. Po ósme, mechanizm tinderowy jest uzależniający, dlatego wiele osób nawet pomimo bycia w związku dalej z niego korzysta. Jest to nic innego jak masturbacja uwagą i poczuciem bycia pożądanym. Ciężko przestać, a jeszcze ciężej się zdecydować na kogoś, bo jak to zrobisz, zabawa się kończy. Nie wiesz, czy partner zgodzi się na dalsze kręcenie z innymi na Tinderze. Jednak zawsze można usiąść na płocie z nogami po obydwu stronach i próbować ciągnąć benefity z obu stron, co jednak ma spory potencjał na to, by skończyć się źle. Osłabione przywiązanie do nowego partnera i ciężkie uzależnienie od telefonu.
Aplikacje randkowe mają moc wzmacniania negatywnych myśli krążących w Twojej głowie. Badanie z 2016 roku, którego współautorem jest Trent Petrie, profesor psychologii z University of North Texas, wykazało, że użytkownicy Tindera mieli niższą samoocenę i więcej problemów z obrazem ciała niż osoby, które nie używają Tindera. Ponieważ jeśli spędzamy czas na ocenianiu innych powierzchownie, przesuwając palcem w lewo lub prawo, to później również w ten sposób oceniamy siebie. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie, można by rzec. Po dziesiąte, innym potencjalnym problemem związanym z Tinderem jest przeciążenie wyborem. Psycholog Barry Schwartz twierdził, że posiadanie zbyt wielu opcji zmniejsza prawdopodobieństwo podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Przeciążenie wyborami zmniejsza również naszą pewność, że każdy dokonany przez nas wybór jest właściwy. Podsumowanie odcinka. Nie bez znaczenia jest fakt, że aplikacje są zaprojektowane tak, abyśmy wracali po więcej. Jak możesz się domyślić, to nie jest recepta na długotrwałą miłość. Chociaż łatwość nawiązywania kontaktów nigdy nie była tak prosta, to jak podają statystyki, ludzie uprawiają coraz mniej seksu w porównaniu do poprzednich pokoleń. Możemy wszyscy dopasowywać się godzinami, ale wydaje się, że te wirtualne interakcje rzadko przekładają się na rzeczywiste spotkania, a Hinge informuje, że tylko 1 na 500 dopasowań prowadzi do wymiany numerów telefonów. Poszukiwanie miłości może zgubić wiele osób, ale to idealna grupa ludzi, żeby na nich zarobić i Tinder bezlitośnie to wykorzystuje. Nie zapomnij ocenić, skomentować i wpaść na niewiem.pl. I do usłyszenia w następnym odcinku.